Autor lalki, Aleksander Głowacki i jego żona Oktawia nie mieli własnych dzieci. Chętnie zajmowali się jednak dziećmi dalszej rodziny. Może dlatego, że sam Głowacki był wychowywany przez ciotkę, gdyż jego matka zmarła, gdy miał 3 lata. Jednym z wychowanków rodziny Głowackich był Emil Trębiński, bratanek pani Oktawii. W 1904 roku na rodzinę spadł największy cios, gdyż zaledwie 18-letni Emil popełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości do starszej od siebie kuzynki. Co roku 800 tysięcy osób odbiera sobie życie. Jedna osoba co 40 sekund. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz lub zadzwoń. Link znajdziesz w opisie do filmu.